Centrum Nauki Kopernik jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą eksperymentować. Mogą samodzielnie zwiedzać wystawy lub zapisywać się na specjalne tematyczne zajęcia z takich dziedzin jak chemia, biologia, fizyka i robotyka. Ja jestem szczególnie ciekaw, kto i jak wymyśla te zajęcia czy nowe eksponaty. Dlatego porozmawiam z tymi, którzy przez wiele tygodni pracują nad tym, żebyśmy tutaj, w Centrum Nauki Kopernik, byli bliżej nauki niż gdziekolwiek indziej. Nazywam się Marta Sałkowska, jestem doktorem socjologii. Pracuję jako badaczka w pracowni przewrotu kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik. Czym jest wiedza? Myślę, że lepiej nie zastanawiać się, czym jest wiedza, tylko do czego możemy ją wykorzystać i jak możemy ją tworzyć. My wiedzę tworzymy, realizując badania. Wykorzystujemy to, czego dowiedzieli się inni badacze. Sprawdzamy, jak wiedza działa w praktyce. Znaczy, testujemy to w różnych przestrzeniach, z różnymi osobami. Sprawdzamy, jakie rozwiązania, czasem teoretyczne, a czasem już nawet raz przetestowane, sprawdzają się w różnych sytuacjach. Aktualizujemy więc też tę wiedzę, a nie tylko korzystamy z tego, co już jest. Anna Dziama, ekspertka do spraw edukacji Centrum Nauki Kopernik, przez wiele lat nauczycielka, a także dyrektorka szkoły. Czym jest prototypowanie? Dla nas w Koperniku prototypowanie jest takim procesem doskonalenia, wewnętrznego doskonalenia. No, przede wszystkim tego, co przygotowujemy dla naszej publiczności, dla uczestników naszych zajęć, ale również myślę, że też jest pewną formą doskonalenia nas samych i naszych kompetencji. Co to dla nas oznacza tak w praktyce, czym jest? No to jest taki proces, w którym na początku, w momencie, kiedy pojawia się mnóstwo pomysłów, wariantów i możliwości, myślenie takie szybkiego prototypowania pomaga nam odrzucić te pomysły, które są mniej trafione, po to, żebyśmy mogli ukierunkować naszą uwagę i pracę już na konkretnych rozwiązaniach. I wtedy prototypowanie jest takim procesem tworzenia wariantów roboczych, które testujemy, które sprawdzamy. Najpierw robimy to w naszym gronie, w zespołu Kopernika i w specjalistycznych laboratoriach pracowni przewrotu kopernikańskiego. I to jest taki etap, kiedy znowu odrzucamy część rozwiązań z różnych powodów. Nie sprawdza się sprzęt albo materiały, sam format trwa na przykład za długo albo za krótko, albo po prostu jest za mało ciekawy. Natomiast taki najważniejszy dla mnie proces i taki etap tego procesu prototypowania jest wtedy, kiedy odsłaniamy tę naszą kuchnię już przed naszą publicznością. To jest ten moment, kiedy na przykład prototypy naszych eksponatów wjeżdżają na ekspozycję i wtedy mają taką bardzo ładną tabliczkę, napisane na niej jest "Uczę się być eksponatem". I to jest taki cudowny moment, kiedy my patrzymy, co robi publiczność z tym eksponatem, ponieważ dla nas bardzo ważny jest ten moment interakcji. I wtedy wychodzą wszystkie błędy projektowania czy konstruowania takiego eksponatu. W przypadku zajęć w laboratoriach na takie testowe zajęcia zapraszamy uczniów, zapraszamy nauczycieli i obserwujemy, które z elementów naszych zajęć są dla nich najciekawsze, które wyzwalają takie momenty pozytywnych emocji, w których momentach ich ciekawość jest taka pełna, a zaangażowanie największe, kiedy są tak naprawdę aktywni. I to są dla nas takie mocne punkty w scenariuszu. No, czasem obserwujemy również mniej udane elementy. Widać, że uczniowie nam powoli opadają na przykład na krzesełkach albo odpływają, zaczynają patrzeć się przez okno, po prostu są znudzeni. To jest dla nas bardzo wyraźny sygnał, że powinniśmy w tym elemencie scenariusza coś poprawić. No i oczywiście wprost też pytamy o zdanie, to znaczy pytamy na przykład uczniów, co myślą o tych zajęciach. Podobny zestaw pytań mamy też dla nauczycieli, bo ich opinia jako tych, którzy odpowiadają też za taką wycieczkę edukacyjną, jest dla nas bardzo ważna. Czy zawsze wszystko się udaje? Pytanie jest, czy zawsze musi się udawać. My odchodzimy trochę od takiego myślenia o uczeniu się, czy o w ogóle całym procesie uczenia się i nauczania, jako o takim procesie zbudowanym z sukcesów i porażek. My zakładamy, że my próbujemy. I każda próba jest dobra, o ile zostanie poddana refleksji, analizie, i my właśnie stwarzamy do tego przestrzeń. Chcemy też, żeby uczniowie właśnie mieli tę samodzielność w próbowaniu, w podejmowaniu wyzwania, żeby mogli się zmierzyć z czymś
i jak im się uda, jak tę próbę doprowadzą do końca, to nawet jeśli to nie jest jakiś super zadowalający wynik, to jest ich proces i my stwarzamy im przestrzeń, żeby mogli jeszcze jedną próbę podjąć. Być może wynik będzie inny i będą się zastanawiać, dlaczego zaszły takie, a nie inne różnice. Czyli tak jak w szkole czasami tym, co się nie udaje, wyznacznikiem tego, co się nie udało, jest ocena na przykład niedostateczna. U was nie ma ocen, za to zaangażowanie pokazuje, że uczeń dowozi, mimo tego, że czasami na przykład nie ukończył scenariusza. Czyli sam fakt tego, że podjął próbę, jest istotny. Tak, tak, bo na tym polega to. Na tym polega uczenie się. Nie na tym, że mamy stopnie, tylko na tym, że doświadczamy, że próbujemy nowych rzeczy, mamy wyzwania, którym próbujemy sprostać sami w zespole z lekką pomocą kogoś prowadzącego, jeśli to jest potrzebne. Ale stwarzamy przestrzeń do samodzielności. Mówiłaś, że byłaś nauczycielką, to ja zadam pytanie, bo pewnie masz takie doświadczenie. A jak wygląda twoim zdaniem prototypowanie od strony nauczyciela, który pracuje w szkole? Jak można byłoby mu zaproponować doskonalenie swoich metod pracy? No, nauczycielstwo to jest taki, łączy nas to wspólne doświadczenie, to jest bardzo twórczy zawód i jeżeli pozwolimy sobie na taki obszar refleksji nad tym, co nam wyszło, co nam nie wyszło i taki odrobinę takiej przestrzeni na obserwację tego, w jaki sposób przebiega lekcja, no to my mamy morze doświadczeń, to jest taki rodzaj badania w praktyce. Jak byłam nauczycielem, to miałam takie marzenie, że po 5 latach pracy to już będę takim doświadczonym pedagogiem i ponieważ przejdę przez te same tematy lekcji w tych samych klasach, to będę już miała tyle pomysłów, że po prostu będę tylko sięgać na odpowiednią półeczkę, wyjmować odpowiedni scenariusz i jedziemy. Bardzo szybko życie to zweryfikowało. Każda klasa jest inna. Dzieci w tej klasie są różne, mają różne potrzeby, różne zainteresowania i w zasadzie to, co się sprawdziło w mojej pracy nauczycielskiej, to jest taka wrażliwość i uważność na to, co się dzieje w danym momencie, ale myślę, że jest szereg rozwiązań, kiedy spotykamy się w takiej relacji biznes to biznes, my specjaliści Kopernika i nauczyciele. Na przykład, kiedy myślimy o takich sprawach, w jaki sposób zaangażować uczniów do współpracy, jak sformułowane zadanie, czy jaki podział na grupy naprawdę sprzyjają pracy zespołowej. To jest jedno z wyzwań, które my sobie stawiamy wobec naszych aktywności. I myślę, że dla nauczycieli to też jest bardzo ważny aspekt ich pracy. I tu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy warto grupę podzielić na mniejsze zespoły. Czyli nauczyciel przyjeżdżając na przykład z klasą do Centrum Nauki Kopernik może porozmawiać sobie albo poobserwować taką pracę eksperta i na przykład zmodyfikować czasami swoje założenia na lekcji, wyciągając wnioski z obserwacji tego, jak jego klasa reaguje na różnego rodzaju zadania, które tutaj spotyka. Bardzo zachęcamy do tego nauczycieli, bo to jest też taka rzadka sytuacja, w której nauczyciel bezpośrednio nie ponosi odpowiedzialności za same zajęcia. Jest uwolniony od tego prowadzenia zajęć, ma wreszcie wolne ręce, wolną głowę, wolne oczy i po prostu może obserwować same zajęcia. To bywa czasem trudne dla niektórych uczniów, tu trzeba zachować taką, my to nazywamy trochę taką przezroczystością, czyli umieć w taki sposób patrzeć, żeby uczniowie nie czuli, że są mocno obserwowani, ale rzeczywiście to jest taka unikatowa sytuacja. Czasem bardzo zachęcamy też nauczycieli, żeby sami wzięli udział w zajęciach jako uczestnicy. Dr Kamil Deresz, kierownik w dziale laboratoriów Centrum Nauki Kopernik. Kto uczestniczy w procesie wymyślania nowych zajęć? Nowe zajęcia są wymyślane w takim zespole interdyscyplinarnym. Zawiera on zarówno badaczy, psychologów, pedagogów, jak i osoby wykształcone w różnych dziedzinach. Biolodzy, chemicy, fizycy, inżynierowie, robotycy. Więc osoby, które mają różne wykształcenie, proponują eksperymenty, które potem wchodzą w skład takich zajęć. Dlaczego mamy taki złożony zespół? Otóż chcemy zaproponować taką formułę, w której eksperymenty tworzone są częściowo na bazie tych doświadczeń, które zazwyczaj uczniowie sobie czytają w podręcznikach, oglądają filmy. Które mieszczą się w podstawie programowej. Tak, ale chcemy, żeby one dotykały tematyki, która jest interdyscyplinarna, która jest bliżej tego
z czym się stykamy w rzeczywistości. Będąc w Centrum Nauki Kopernik, często oglądam wystawy, które mam wrażenie trochę przewidują przyszłość albo nawiązują do problemów przyszłości. I zastanawiam się, czy jednym z priorytetów pracy takiego zespołu interdyscyplinarnego jest umiejętność połączenia podstawy programowej z różnych przedmiotów z tym z patrzeniem na potrzeby dzisiejszego szybko zmieniającego się świata. Czy taki cel Wam przyświeca? Nie do końca. Otóż zależy nam na tym, żeby z jednej strony znaleźć te miejsca w podstawie programowej, które przydadzą nam się do powiedzenia właśnie historii tego, jak świat będzie wyglądał w przyszłości, jakie wyzwania stoją przed nami w związku ze zmianami na naszej planecie, tak, zmianami klimatycznymi między innymi, oraz tym, jak szybko postępuje rozwój nowych technologii, co powoduje, że zmieni się otoczenie wokół nas, to jak żyjemy. Jak wygląda proces opracowywania nowego doświadczenia? Zanim w ogóle ten scenariusz pojawi się w ofercie biletowanej Centrum Nauki Kopernik, to jest testowany. Nazywamy to testowanie prototypowaniem. Jakie są zalety takiego procesu? Główną zaletą procesu prototypowania jest to, że możemy zobaczyć, jak nasze rozwiązanie działa, bądź co trzeba w nim poprawić. I możemy spojrzeć na to z różnych perspektyw. Ja mogę powiedzieć z perspektywy badaczki. Mogę obserwować proces, zwracać uwagę na sytuacje, w których uczniowie się angażują, w których łapią zajawkę, w których się zachwycają. To widać po ich twarzach, widać po ich dynamice, jak się poruszają, jak aż podskakują na krzesłach, czy chodzą od stanowiska do stanowiska. Ale obserwujemy też te momenty, gdzie uczniowie odpadają nam, zaczynają się nudzić, pokładają się na ławkach. To też widać, kiedy albo się przedłuża wypowiedź prowadzącego, albo już jest ten moment, kiedy coś jest za trudne, albo powiedziane w zły sposób. Więc my wyłapujemy zarówno te elementy zachwytu i zaangażowania, jak i te elementy nudy. I staramy się tak przeformułować ten cały proces uczenia się i nauczania, żeby jak najwięcej było tych momentów zaangażowania, bo wierzymy, że przez zaangażowanie, zarówno emocjonalne, jak i poznawcze, ale też taką sprawczość uczniów i uczennic podczas lekcji, że wierzymy, że to sprzyja lepszemu uczeniu się. I mamy na to dowody naukowe nawet. Bo zbadaliście. Bo zbadaliśmy, tak. A od strony technicznej, jak wyglądają takie zajęcia i jak można się na nie zapisać? Takie zajęcia trwają około 90 minut. Uczestniczy w nich do 16 osób. W tym czasie druga część klasy może zwiedzać wystawy Centrum Nauki Kopernik, bo wejście do laboratoriów jest w pakiecie razem z zwiedzaniem wystaw. Warto zwiedzić wystawę Przyszłość jest dziś, która nawiązuje do tych nowych wyzwań technologicznych. Co Was nakręca, co nakręca Twój zespół do robienia tego, co robicie? Przede wszystkim to, jak otwierają się drzwi do laboratorium, kiedy zaczynają się zajęcia, no bo cały ten anturaż, to znaczy wejście uczniów w to miejsce, zakładanie fartucha, kwestie bezpieczeństwa, tak, to ten cały początek tych zajęć i ta ekscytacja młodzieży, która chce wejść z nami w świat nauki, jest takim motorem, który powoduje, że nie tylko te dane zajęcia się dobrze zaczynają, tylko my po prostu chcemy codziennie przychodzić i z nimi pracować. A taką wisienką na torcie jest moment, w którym widzimy, że dana osoba wykonała doświadczenie i mówiła, ja chcę to robić, tak? To znaczy ja chcę zostać chemikiem, więc takie momenty, w którym budzi się taka prawdziwa pasja, zaangażowanie, chęć poznania, trzeba wykorzystywać, żeby na tym budować, dodać jeszcze kolejne doświadczenie, wiedzę, która faktycznie jest w tej podstawie programowej, ale my chcemy ją podawać trochę w inny sposób. Więc to są te momenty, w których widać, że mózg tych naszych uczestników pracuje, chce chłonąć wiedzę, widzimy w tym wielką wartość. Byłem w Centrum Nauki Kopernik jako nauczyciel. Byłem jako rodzic, byłem też jako wuja. I wiesz co, nigdy nie zadawałem sobie pytania, kto tak naprawdę stoi za tymi wszystkimi eksponatami, które pozwalają nam zbliżyć się do świata nauki. Dziś już wiem, że to sprawka niezwykłej ekipy, która potrafi obudzić w sobie dziecięcą ciekawość i połączyć ją z wiedzą ludzkości. Tworzą możliwości doświadczania, które otwierają głowy na nową wiedzę.